Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry The Binding of Isaac Repentance. I dzisiaj bierzemy się w podróż z Tainted Cainem do Greedier Mode'a. Czy to nie brzmi jak samobójstwo? Troszkę tak. Zobaczcie, chcę podnieść przedmiot, ale przedmiot rozpada mi się w dłoniach. Każdy kolejny przedmiot zachowuje się tak samo. Zapytacie, dlaczego? Ponieważ, jak było powiedziane, kolega Cain nie ma przyszłości, w związku z czym nie może sobie podnieść kompletnie niczego. Za to ma woreczek do tworzenia rzeczy, żeby sobie zrekompensować tę niesprawiedliwość, jaką zgotował mu los. W związku z czym po wrzuceniu do woreczka dwóch kluczy, 4 centów, Bomby i Serduszka jest w stanie wytworzyć sobie przecenę steamową. Czy to nie poprawia jego sytuacji? Może i trochę, ale bez znajomości określonych recept, niestety ta wiedza jest mimo wszystko troszkę zbędna. Plus, trzeba brać poprawkę na to, że każda z tych recept jest w pewien sposób unikalna. Ponieważ nie możemy sobie stworzyć każdej rzeczy, jaką byśmy chcieli, ponieważ niektóre są wykluczone z tego, plus też część tych rzeczy, mimo wszystko, jest w jakiś sposób oszacowane. To znaczy, że nie każda rzecz da się wytworzyć tą samą receptą, ale część rzeczy możemy wytworzyć różnymi receptami. Na zasadzie 4 przedmioty, powiedzmy, potrzebują 20 recept. I na każdy z tych przedmiotów przypada 5 recept, zgoła różnych. To nie jest tak, że można do tego jakąś zasadę sobie utworzyć. W związku z czym, tak naprawdę, bez obszernej jakiejś bazy danych, która zawiera to, granie tą postacią jest nieco trudne. I albo opiera się na losowości, bo tak naprawdę, głupim szczęściu. Więc nie ukrywając, nie jest to, szczerze mówiąc, najlepszy pomysł, ale... Zobaczcie, w ten sposób jestem w stanie wytworzyć sobie przedmiot pod spacją. To nie jest tak, że ja byłem świadomy, że z tego mogę go wykrafcić, ale na pewno na ten przedmiot można sobie znaleźć inną receptę. To wam co nieco mówi na temat tej sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie? Mam nadzieję, że trochę tak. Więc jeśli będziemy posługiwać się właściwymi receptami, możemy robić szalone rzeczy. Jeśli nie będziemy, to wtedy trochę inaczej będzie wyglądała nasza sytuacja. Na całe szczęście w internecie jest dostępna lista gotowych paru, powiedzmy, przypadających z 5-6 recept na dany przedmiot. W związku z tym możemy się trochę powygłupiać i pobawić, próbując zdobyć określoną rzecz. Niestety, jak w takich wypadkach bywa, trafienie na to, czego się chce, potrafi być nieco trudne. Ale nie ma co się przejmować, bowiem czego by nie zrobiła społeczność, przygotowała całą listę tych recept i w związku z tym jedyne, czego potrzeba, to znaleźć odpowiedni sposób na dostanie. Jednym z nich jest właśnie w Grid Mode wytworzenie sobie przeceny steamowej i metodą albo prób i błędów, albo cierpliwego czekania, aż trafimy to, co rzeczywiście jest nam potrzebne, wytworzenie określonych rzeczy. To sprawia od razu, że na przykład zadania wymagające zdobycia, powiedzmy, określonych przedmiotów, żeby coś odblokować, na zasadzie zdobądź 4 cube of mity, żeby sobie zrobić jakąś tam nową rzecz lub jakiś trinket. Nie wiem, czy tak dokładnie to wyglądało w przypadku cube of mita, ale to tylko przykład. W każdym razie na Tainted Cainie jest bardzo łatwe do zrobienia. Tylko że bez odpowiednich recept, niestety nie jest to takie hopsiu. Dlatego uczulam. Ogólnie rzecz biorąc, wcześniej dało się robić bardzo fajne rzeczy z alabastrowym pudełkiem, ale w patch notach zostało to usunięte. W związku z czym, alabastrowe pudełko było w stanie wygenerować 2 piedestały z przedmiotami z Angel Rooma plus Soul Heart. To znaczy, że taki Cain, który sobie podnosił te przedmioty, generował bardzo dużo rzeczy. Niby fajnie. Tylko że zawsze czegoś brakuje. No i w tym wypadku zabrakło zapisania w kodzie gry, żeby nie dostawał Cain tego pełni naładowanego, bo każda inna postać, która to podnosiła, dostawała rozładowany przedmiot. I wszystko było uczciwie. Ale ktoś zapomniał o tym małym Cainie i wyszła taka nieciekawa sytuacja.
Na całe szczęście, nauczeni tymi błędami, postanowili to poprawić, w związku z czym granie Kane'em jest teraz trudniejsze. Ale nie uważam tego za jakiś nie wiadomo jaki trudny lub nie do przejścia problem. Moim zdaniem wszystko da się zrobić. Starczy tylko trochę samozaparcia, chęci i wiedzy. Tak naprawdę w dużym takim no, elemencie tutaj przeważającym jest wiedza. Jeśli wiecie jak co zrobić, to tak naprawdę nie ma dla was żadnych jakichś takich przeszkód. Niestety tylko czasami trzeba się z tym pomęczyć, bo no, przeszukiwanie ogromnych takich zasobów jest męczące. Bo to nie jest tak, że to się zmieści wszystko w jednym małym pliczku albo na jednej stronie internetowej, tylko trzeba trochę pogrzebać. No ale wiadomo, na potrzeby nagrywania to też nie jest tak, że każdy może sobie w każdej chwili zapauzować i grzebać i robić te rzeczy, aż znajdzie to co chce. Więc albo pojawia się magia montażu, albo ktoś godzi się na to, że będzie robił materiały, które będą trwały 2 godziny. I tutaj pytanie. Czy ktoś, kto oglądał moje stare materiały, kiedy nie można było robić aż tak potężnych breakingów, sugerowały się tym, że zrobię krótki materiał, będę leciał na żywca i to co dostanę? Czy bardziej na zasadzie, nie, łamię grę, aż będę dostawał cały czas breakfasty i mnie to nie obchodzi. Ale OBS dostał aktualizację, dzięki której można pauzować nagrania. Więc teoretycznie to nie jest tak, że niestety trzeba będzie się męczyć i oglądać jak nieskończoność Jungaret próbuje coś zrobić, tylko można sobie w odpowiednim momencie zapauzować nagranie i na całe szczęście zająć się tym, co jest w tym wszystkim najlepsze, czyli łamaniem gry. I ewentualnie pokazywaniem najlepszych elementów tego, plus ewentualnie tych takich przedmiotów, które rzeczywiście tutaj dużo zaważą w tej kwestii. Z jego największym przyjacielem są przeceny steamowe, a później, no cóż, wszystko inne. Więc tak, zbieramy sobie z powrotem określoną liczbę pieniążków. Będziemy potrzebowali również klucza, bomby i serduszka. Klucz z tego co widzę leży na ziemi, analogicznie serduszko. Półki serduszka w jego wypadku liczą się tak samo jak całe serduszko, a to podwójne serduszko czerwono-niebieskie liczy się osobno za czerwone i za niebieskie, więc to też trzeba mieć na uwadze. Więc weźmiemy sobie 7 centów, żeby być w stanie kupić jakiś przedmiot. Akurat jest bomba. Poproszę tę bombę i poproszę o przecenę steamową. Rzeczy są za 5 centów. No to już jest całkiem uczciwa moim zdaniem cena. Zwłaszcza, że po podniesieniu przedmiotu jest szansa, że wyleci nam właśnie chociażby 5-centówka. Więc jak już zapewne zaczynacie zauważać pewien schemat, kurczę, ta gra może dać się troszkę złamać. Ale wiadomo, no. Nic nie jest pewne, to nie jest tak, że tutaj macie w 100% zawsze wszystko podane na tacy. Z tego co widzę i analizuję, brakuje mi troszkę centów, więc tak, weźmiemy sobie oczywiście czerwone serduszko, jeden kluczyk. Drugi kluczyk, bombkę, centa, kolejnego centa, kolejna przecena, 4 centy. Jak widzicie, coraz gorzej się to skaluje. Ale mówię, nie ma co się przejmować, na wszystko jest jakaś metoda. Niektóre wiadomo są bardziej czasochłonne, niektóre mniej, ale tak czy inaczej cały czas można łamać tę grę. Tego nam na całe szczęście nie zabrali. Więc kwestia jest tak naprawdę tylko odrobiny w tym wypadku. Naprawdę niedużo szczęścia, a reszta to są wasze umiejętności i też wiedza, którą można się rzecz jasna wspomagać. No bo nie sądzę, żeby ktoś był w stanie zapamiętać dziesiątki tysięcy różnych recept na przedmioty. Bo, no cóż. Wydaje mi się, że takie rzeczy są bardzo mało prawdopodobne. No popatrzcie, klucze. Ale na razie bym ewentualnie podniósł sobie jeden i wziął 2. Bo na kolejnym piętrze możemy kontynuować nasz proceder. Dile z diabłem nas obchodzą? No powiem szczerze, że nie. Z racji tego, że Kane niestety ma ten lekki mankament, te dile go bardzo nie lubią, bo i tak nie możemy podnieść tych rzeczy. Więc po co nam one? No właśnie, po co nam one? Więc tak,
czerwone serduszko albo połówka, bo to wychodzi na to samo. I rozpoczynamy walkę z bossem. Bossów na całe szczęście można bardzo łatwo robić, jeśli dostaniemy złotą bombkę, a ona zdarza się całkiem często, podobnie jak do złotego klucza, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia waszej cierpliwości, a reszta no to kwestia wykrawcenia sobie odpowiednich przedmiotów, żeby rzeczywiście nie męczyć się niepotrzebnie z tym trybem gry. No bo po co? No i zobaczcie, no są niby przedmioty. Zademonstruję specjalnie dla was, chcę podnieść jeden przedmiot, ale gra postanawia mi powiedzieć, haha, John Garrett, jesteś niezbyt inteligentny, że dałeś się na to nabrać. Być może jestem. Ale drugi raz już tak nie będę. W związku z czym zabieram swoje przedmioty. Dziękuję grze za to, jak ze mną postąpiła. I spróbuję wytworzyć jakiś kompletnie niezidentyfikowany przedmiot. Ale na następnym piętrze. W związku z tym możemy sobie ewentualnie jeszcze spróbować wysadzić tą maszynę, no bo to akurat nam nie szkodzi. Zawsze może wypadnie jakiś właśnie pieniążek albo coś. Czasami potrzebny. I tym samym na drugim piętrze zazwyczaj zaczyna się największa zabawa, ponieważ mamy już wszystkie potrzebne narzędzia, żeby się wygłupiać. No patrzcie, no znowu złota bomba. Ja tego w żaden sposób nie wymuszam, to gra mi to daje. I teraz tylko nie jestem pewien, czy w tym momencie już Steam Sale zaczynają się coraz słabiej opłacać. No bo mamy za 3 centy. A w tym wypadku właśnie przecena Steamowa już tak za bardzo nie chce działać. No i niestety, Edmund się zabezpieczył i każda kolejna taka przecena Steamowa, jasne, będzie się dokładać i ma szansę na obniżenie. Ale ta szansa jest naprawdę tak niewielka, że równie dobrze można sobie odpuścić i już na poziomie właśnie tych 3 centów zająć się prawdziwą robotą. Wizja tutaj dużo nam nie daje. Niestety. Możemy sobie zbierać właśnie jakieś fajne trinkety, zależnie od tego, co nam oferuje sklep. Ważne jest też to, żeby utrudnić nam łamanie gry, używanie bomby do przerzucenia skutkuje teraz w o wiele gorszym dropie. Co mam na myśli? W związku z tym, że kiedyś można było sobie przerzucać cały czas te rzeczy, teraz niestety zostało to zablokowane i po jednym wysadzeniu automat całkowicie się niszczy. Jest trochę słabo. HP up i jakiś trinket. Jasne, przygarnę. I szukamy dalej. No i tak to mniej więcej wygląda. O, alabastrowe pudełko, właśnie o nim była mowa. Więc w tym momencie, jak nie mam, reszta tego, co się będzie działa, jest całkiem oczywista. Zbieramy dużo zasobów, a z nich ostatecznie tworzymy przedmioty, jakie chcemy lub jakie nam przypadkiem wyjdą. To nie jest tak, że musicie posługiwać się jakimiś zasadami. Chcecie zrobić sobie losowy przedmiot, na przykład speed up? No nie chcecie. No to weźmiecie sobie na przykład to serduszko. Dostaniecie breakfast, czyli albo nic kompletnie, żadna recepta nie trafiła, albo nie macie tego odblokowanego, to też jest ważne. W związku z czym wezmę sobie dwa pieniążki. Monster Manual, okej, no spoko. Dostaniemy za to z powrotem refundację, bo mieliśmy przedmiot pod spację. Plus liczy się to do Bookworma. No cóż, w tym momencie zapauzuję. Jeśli będzie działo się coś ważnego, odpauzuję i wam pokażę. Pierwsza część ważnej rzeczy. Magiczna kula, ponieważ daje nam kartę, która też może być używana do różnych recept. Kolejno, z jakiegoś powodu, Aquarius. Nie ma co się przejmować, to tylko zbieg okoliczności. No i Skorpion. I teraz gwiazdy nas wzywają z jakiegoś powodu. Co to znaczy? Nie wiem, ale tworząc na przykład 3 takie rzeczy powiązane właśnie z gwiazdami, jesteśmy w stanie odblokować sobie nową rzecz. Czyli kula ośmiła, no kula bilowa ósemka, Aquarius i Skorpio. 3 rzeczy, które no jak widzicie mają całkiem prostą receptę. I można sobie w bardzo prosty sposób coś odblokować. Co to odblokowuje? Nie wiem, ale wiem, że tak się da. Czystym przypadkiem. Kolejną, moim zdaniem, ważną rzeczą, jaką można sobie stworzyć, jest kapelusz odporności na eksplozję. Recepta jest całkiem prosta. 4 klucze, 2 soul hearty, 1 czerwone serduszko i 1 tabletka. Tabletki można kupić po odpowiednich zniżkach za 2 centy, za cent, więc co stoi na przeszkodzie, żeby walka z finałowym bossem była błahostką?
Jeżeli chcecie jeszcze Allstat Sapa, no to 4 nikle, 1 Solhard, 2 klucze, 1 czerwone serduszko. No i proszę bardzo, i od razu statystyki jakoś takie lepsze. Plus po drodze oczywiście wykształciłem sobie taki fajny przedmiot, który robi właśnie takie skaczące jak żabki łezki. Skipping Tears. To jest ten taki szary kamyczek z łezkami po prawej stronie, go widzicie. I co najlepsze, najprostsze takie rzeczy jak polipem w postaci 5 soul heartów, 1 zgniłe serce, 2 klucze. Jest na wyciągnięcie ręki. I proszę bardzo, nagle 16 obrażeń, płaczemy prawie 2 łzy na sekundę. A to dopiero początek. Nie mówiąc o tym, że bardzo łatwo można sobie robić różne transformacje, chociażby transformacja w Ćpuna. No ale... to już teraz będzie robiło się tylko coraz bardziej głupsze i głupsze. I pomyślcie, że można zrobić tak z każdą możliwą transformacją. Wystarczy, że zbierzecie sobie określone przedmioty i tak naprawdę wszystko jest możliwe. Każda możliwa transformacja jest tak naprawdę w tej grze dostępna, ponieważ nie jest w żaden sposób przypisana do określonych przedmiotów. W związku z czym zrobienie sobie transformacji takiej jak Conjoint, czy każda jakakolwiek inna w tej grze, jest tak naprawdę kwestią znalezienia odpowiednich przedmiotów i odrobiny szczęścia. Lub też pragmatycznej znajomości tego, na jak wygląda każda recepta. Ale w gruncie rzeczy wszystko sprowadza się do jednego. Tworzenia coraz większej ilości rzeczy na jednym piętrze. I gdyby szczerze się wam naprawdę bardzo mocno nudziło, to jeszcze pozostaje taki fajny przedmiot, jak głębokie kieszenie, który sprawia, że możecie mieć 999 monet. Tak, można nawet sobie aż taki zapas zrobić na wypadek, gdyby się wam nudziło. I oczywiście, jeśli komuś marzą się stare breakingi, to proszę bardzo, 4 centy, 3 bomby, 1 czerwone serduszko. Prosta recepta na stary, dobry breaking. A później kwestią jest jedynie sobie przerzucenie tak, żeby sklep miał baterię. A jeśli wam wypadną, no to muszę coś więcej mówić. Wszystko jest tak naprawdę na wyciągnięcie waszych rąk. I można to powtarzać i powtarzać i powtarzać, aż będziecie mieli wszystkie upragnione rezultaty. No ale dobrze, wydaje mi się, że na to piętro na razie wystarczy tych atrakcji, więc zobaczmy, co jesteśmy w stanie w praktyce zrobić nad czym siedziałem te 36 minutek. No wydaje mi się, że obrażenia mam całkiem zabawne, naprawdę starałem się dopasować je idealnie pod to, żeby w tej formule wyszła dokładnie jeszcze jedna, taka dosłownie setna tych obrażeń, ale boję się, że gdybym ją osiągnął, to prawdopodobnie bym umarł i run by się skończył. Więc to jest taki żart typu pozdro dla kumatyki, dla koneserów tych żartów, którzy wiedzieli, że będę starał się zrobić coś takiego. Bo nie, to nie jest przypadek. Nie robiłbym takich rzeczy przypadkowo. Ktoś musiałby mnie naprawdę krótko znać, żeby zobaczyć, że hej, śmieszna cyfra jako obrażenia, to na pewno przypadek. Oczywiście, rzecz jasna, zawsze i tylko przypadek, nigdy nic więcej. Te czarne serduszka wezmę sobie na kolejne piętro, żeby robić głupoty. I wiadomo, po wykrawceniu sobie PhD wszystkie tabletki są tak naprawdę przyjazne dla nas, więc... no cóż. I teraz tak z ciekawości. Czy ta postać zostanie znerfiona? Bo jeśli tak, to w jaki sposób? Bo ja jestem szczerze mówiąc ciekaw, co wymyślą, żeby rzeczywiście sprawić, że ta postać nie będzie aż tak przegięta. Chyba, że mają w nosie grid mode. To by w sumie mnie nie zdziwiło. Tears upów już więcej sobie wrzucić nie mogę. Range upy mogę, pretty flyów mam już dużo. Także no, transformacje różne możliwe mam już tak naprawdę za sobą. A najlepsze jest to, że ja w tym momencie w ogóle nie płaczę. To, że takie rzeczy się dzieją, to kompletnie losowo. A to, że mamy wielowymiarowe dziecko, które co pewien czas tam, wiadomo, złapie i zacznie to przetwarzać w nieskończoność, no to... to już jest inna rzecz. To więcej ciekawe rzeczy, właśnie takie z zakresu dealy z diabłem, potrzebujecie do nich czarnych serduszek. Wiadomo, można ciężko czasami się naprawdę męczyć, żeby do nich dostać, ale nie bójcie się, zawsze jest jakiś tam ten mały procent szansy, że uda wam się do nich dobrać. Lub też można craftować przedmioty, które specjalnie wyrzucają te przedmioty.
też warto mieć na uwadze. W związku z czym, na przykład, jeśli będziecie potrzebować jakichś Boneheartów, zastanówcie się, krawcenie jakiego przedmiotu sprawia, że Boneheart pojawia się na ziemi. A od razu życie stanie się o wiele łatwiejsze. Od razu też podpowiadam, że jeśli właśnie brakuje wam do jakichś skomplikowanych recept, na przykład pokroju do zrobienia Godheada czy czegoś, szczęśliwych pieniążków, wystarczy wam dosłownie 5 bombek, 2 centy, jedno czerwone serduszko i ten przedmiot tworzy taki cent, więc to nie jest tak, że musicie opierać się na losowości i szczęściu, tylko możecie sami temu szczęściu dopomóc. No i zobaczcie, dosłownie po chwili jesteśmy w stanie wytworzyć sobie Godhead. 3 soul hearty, 1 nikiel, 1 zwykły pieniążek, 1 szczęśliwy, 1 eternal heart, 1 czerwone serce. I moim zdaniem w tym momencie już tak naprawdę nie muszę się bawić dalej, bo osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. Ale z drugiej strony, jeśli gra pozwala mi, no to dlaczego by się troszkę nie powygłupiać, tak? Można przecież sobie pozwolić na naprawdę ciekawe sposoby na łamanie gry. Robienie masy różnych głupich synergii, których już się w którymś momencie po prostu nie ogarnia, bo się zaszło z tym za daleko. Ale to chyba nikomu nie przeszkadza. Poza tym, wytworzenie sobie takich rzeczy jak blank card, jak Jacob's Ladder, jest tak naprawdę bardzo, bardzo proste. Więc to nie jest tak, że rzeczywiście większość tych takich waszych śmiesznych pomysłów do zrealizowania zostanie w jakiś sposób, że tak powiem, zablokowana przez to, że gra wam nie daje tych przedmiotów. Nie, to jest kwestia cierpliwości. Plus nawet taki głupi Charm of the Vampire teraz daje damage up, a zrobienie go też nie jest nie wiadomo jak wymagające. Więc tak naprawdę życzę wam wytrwałości, a ja wydaje mi się, że już tak naprawdę pójdę i dokończę ten nasz nieszczęsny materiał, który się tak dłuży, chociaż dla was się tak naprawdę nie dłuży. Nawet Gnotleaf jest tak prosty do zrobienia, więc wyobraźcie sobie, że jeśli podejdą wam w zwykłym hard mode konkretne przedmioty, to jesteście w stanie pójść nawet na Delirium, skrafcić sobie jakiegoś orbitala i po prostu stać. Jeśli naprawdę macie to w nosie, jesteście wkurzeni tym, jak wyglądają niektórzy bossowie, ja się nie dziwię, ja to w pełni popieram i rozumiem i wydaje mi się, że no, szczęściu tak naprawdę można bardzo łatwo pomóc. Więc dajcie mi w sumie dosłownie moment, ja bym sobie zrobił jeszcze takiego Jacob's Ladder i możemy lecieć do końca. No i proszę bardzo, Jacob's Ladder, także jakbyśmy mieli mało ciekawych efektów, tak gra nas jeszcze może rozpieścić dodatkowo. Zbierajmy to, co tutaj jest, utwórzmy sobie jakąś rzecz i idźmy dokończyć to, co zaczęliśmy. W dodatku możecie sobie też wytworzyć sobie gumkę, która powoduje, że jesteście w stanie sobie wymazać jednego konkretnego przeciwnika z całej rozgrywki. Więc zapytacie mnie, jaka jest tego potęga? No to, że normalnie gumki nie da się naładować w żaden sposób baterią ani czymś innym. Po prostu się nie da. No niestety jest to ograniczenie, żeby nie wymazywać wszystkiego. Ale zwróćcie uwagę na to, że jeśli wam się zużyje ten przedmiot i nie chcecie czekać na kolejne piętro, no to a co stoi na drodze, żeby tak naprawdę wziąć i stworzyć sobie kolejną? To nie jest tak, że ta gumka nie wiadomo ile kosztuje, prawda? Mam rację? Dostaliśmy nieładnego kopniaka. Wydaje mi się, że ja odpłacę czymś pięknym. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia dostania odpowiednich przedmiotów. A tak naprawdę nie potrzebuję ich nie wiadomo jak dużo. Naprawdę w sumie tak, pieniążek i klucz mogę już sobie przygarnąć. Jeśli ktoś już zna tę receptę, to wie co planuje i wie, że to będzie dobre. Czy tu mieliśmy nikla? Nie, tu mieliśmy dajma, którego podniosłem. Okej. Okay. Więc poszukam sobie dosłownie tylko jeszcze paru rzeczy. A niestety, gdzieś tutaj się soul hearty czają. W ilości 2, dokładnie. Niestety, nie chcę przypadkiem podnieść czegoś innego. Więc wolę być ostrożniejszy, poświęcić mimo wszystko troszkę jeszcze czasu. No i nie powiecie, że nie jest to satysfakcjonujące, jeśli gra pozwala się zrobić w taki sposób. Patrzcie.
Mega Blast! Kto by pomyślał, da się zrobić takie chore gówno? Tylko 3 czarne serduszka są potrzebne i można tak naprawdę w tym momencie już przez resztę tego grid moda się kręcić i robić wielkiego spina diesla? Naprawdę? Myślałem, że trzeba się troszkę bardziej napracować, no ale... Wiadomo, że można sobie dokoptować jeszcze jakiś wafer i tak dalej. Nic tak naprawdę nie stoi na drodze, jeśli macie taki kaprys, żeby to zrobić. Ale mówię, zdobędziecie kilka podstawowych transformacji, chociażby jakiegoś Belzebuba, Ćpuna, żeby móc sobie polatać. A resztę no to tylko... Okej, zrobię sobie kolejny przedmiot. Nie, tego przedmiotu akurat nie chcę. Ja bym go zrobił. Lucky Food, super, wiadomo, lubimy lakapy. Najbardziej, miło to widzieć. Święte kupsko, wiadomo, dodatkowy bonusik tutaj za to. Czerwone serduszko, czemu by nie? Tylko trzeba uważać, żeby nie zebrać za dużo range upów, bo od razu wam mówię, że później to się tak głupio robi, że machacie tym workiem no na pewną odległość. To nie jest tak, że stoisz sobie przy przedmiocie i to podniesiesz. No ale wiadomo, divorce papersy, więcej obrażeń. No bo mam już taką synergię, że jak dostaję tirzy prawdopodobnie, to mi wchodzą w obrażenia. Nie wiem już, jakie rzeczy ja sobie tutaj potworzyłem, szczerze mówiąc, i w tym momencie wolałbym nawet nie zgadywać. W związku z czym przygotujemy sobie naładowanie, to jakiś Mr. Fred, który myśli, że pożyje wystarczająco dość długo, żeby zdążyć pożałować. No niestety tak nie było. Nawet już nie chce mi się tutaj więcej bawić. Poświęciłem na to godzinę. No wy akurat z tego co wiem macie dopiero 26 minut, więc moim zdaniem obejrzenie czegoś takiego będzie satysfakcjonujące na zasadzie: ej kurczę, pokazał najkonkretniejsze recepty, które potrzebuję robić bez wchodzenia na jakieś stronki, żeby rzeczywiście móc się tym pobawić. No dobra, no lakapa akurat sobie już przygarnę normalnie. Robienie więcej głupich rzeczy z bazowo dostępnych tutaj przedmiotów. Nie no, już jednego gnudlifa mamy, no już nie przesadzajmy. Plotklota też mamy, ale... Dlaczego by nie? Jeszcze jakiegoś sobie Spoonbendera dorobić, jakiś może tutaj Brimstone. No, Gridier, tam nawet podstawowy Grid Mode jest idealny dla takich rzeczy. Już nawet nie trzeba się starać tak naprawdę. Dorzućcie sobie jakiegoś 9V albo 3,5, żeby sobie szybciej ładować. Co wam stoi na drodze? Może chcecie jakieś inne rzeczy sobie na przykład wrzucać pod spację typu blank card? Ja to jak najbardziej rozumiem. Dlaczego macie sobie na przykład by nie stworzyć czegoś tak fajnego jak car battery, który to przyspieszy? O, sprawiedliwość. Wydaje mi się, że tutaj jej nie uświadczycie. W tym podejściu to sprawiedliwość raczej straciła swoje znaczenie. A co ciekawsze... Teksturka tej animacji machania jest dokładnie taka sama, jaką ma Forgotten, kiedy macha tą swoją pałką. Można nawet zobaczyć kształt tej kości, jak się przyjrzycie. Ale zresztą nie czepiajmy się, tak? Pudełko przyjaciół, szkoda mi po prostu zmarnować tego Mega Blasta, którego sobie tak ładnie uciłałem. O, Parasite. No dobrze, gro, skoro mnie częstujesz... Skoro chciałaś sobie przypomnieć, jak to jest robić zje krzyża, po prostu powrót zje krzyża. No przecież Godhead połączony z Parasite'em. A no tak, no i Parasite rzecz jasna łączy się jeszcze z Mega Blastem, więc tak. Zje krzyża is back. Back again. Consuming the crosses of unwilling. A, bossowie, słuchajcie, głupia sprawa, zapomniałem, że my się tutaj mieliśmy bić. No cóż. Tęczowy dzieciak. I spodziewam się, że już nic ciekawego sobie tutaj nie odblokuje, no ale... No cóż. Próbować zawsze warto. Nekro, proszę cię, gro. Nekro. No tamto to nie było do końca nekro, no ale... Demoniczny dzieciak. Może coś ciekawszego macie w zestawie, co? Mając już 4 czarne serduszka, liczyłbym na naprawdę coś fajnego. To nie jest aż tak fajne. Fałszywe nekro też nie jest fajne. I Krex, którą mi oddawać niepotrzebnie, bym je zbierał, gdybym go nie chciał. Okej, okay, to jest spoko, jasne. Dawać mi większy damage up. 27 obrażeń. No wydaje mi się, że może to nie roztopi finałowego bossa.
ale będzie wystarczająco śmieszne. Więc tak, Ultra Grid. Oj, przepraszam. W sumie mając 313 pieniążków. Zabawnie. Ale dobrze, nie psujmy gry za bardzo. Dajmy mu szansę się wykazać. FPS-y spadają tylko do 47. To nie jest skandalicznie nisko. Natomiast Mega Blast, z tego co pamiętam, miał bardzo w dupie te jego armory, ponieważ to jest najgorsza rzecz, jaką została w ogóle dodana do Isaaca, tak? Nie oszukujmy się, no ale no właśnie. Mega Blast, łatwo do zrobienia. I co, chcecie mieć grid mod z głowy? Nie ma sprawy. Koło fortuny odwrócone chcecie mieć odblokowane? Jasne, nie ma sprawy. Jakbyście się uparli, to moglibyście sobie tutaj też przenieść na przykład w moving boxie odpowiednie rzeczy i bawić się dalej. I zobaczcie, jak łatwo mogę sobie nawrzucać tu pieniążków. 1% tylko na zdżamowanie się, a z 300 schodzimy coraz niżej. Nie żebym już to miał za sobą, bo mam Holy Mantle na loście, więc nie mam po co to robić, chyba tylko po to, żeby się powygłupiać. No ale tak czy inaczej, moim zdaniem było warto. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał i dogłębnie pokazał, co jest w stanie zrobić jeden człowiek z właściwymi narzędziami. Ale to tylko dopiero początek. I mam nadzieję, że już poprawili to i nie trzeba przechodzić znowu grid mode'a i gridiera osobno, tylko jest to traktowane, że jak robisz harda, to masz wliczany normal, bo jeśli nie, no to oj, będę niezadowolony. Także dzięki za oglądanie i bywajcie.